Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie na kolejnej imprezie z serii Orange Blog Talks. Tym razem będzie to Orange Blog Talk Text. To jest trzeci z kolei Orange Blog Talks. Tym razem będziemy rozmawiać i słuchać o rzeczach związanych z kulinariami. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że to będzie dla Was bardzo, bardzo fajny czas, że ci ludzie, którzy tutaj się pojawią na scenie, Wam przyniosą jakąś wiedzę i też trochę zabawy z tego wszystkiego będzie. Wiele osób nie wie, jak fotografować jedzenie, a tak naprawdę jest to naprawdę proste. Wystarczy zobaczyć naszą domową spiżarnię, wystarczy pójść na przykład do dziadków do piwnicy, odwiedzić rodziców kredensy, pójść na bazar i tak naprawdę możemy bardzo tanio i bardzo prosto osiągnąć zdumiewające efekty. Warto zwrócić uwagę na estetykę naszego bloga, postawić na minimalizm, podkreślić atuty nasze, czyli na przykład fajne zdjęcia, charyzmatyczne teksty. Warto też stworzyć kategorie na naszym blogu, żeby czytelnicy mieli ułatwione zadanie w wyszukiwaniu. Chciałem przekazać to, żeby zastanawiali się, jak publikują na swoich stronach, żeby walczyli o swoje prawa, czy to w ten sposób, że pójdą do sądu, albo po prostu, żeby nagłaśniali wszelkie naruszenia, bo to też jest dobry sposób, żeby wygrać sprawę i żeby czytali umowy i nie sprzedawali tanio skóry. Większość ludzi, którzy piszą blogi kulinarne, zakłada, zupełnie błędnie, że blog kulinarny to jest zbiór przepisów. Tymczasem pokazałem im pomysły i schematy również na wyróżnienie się z tego takiego zaklętego kręgu, żeby nie tworzyć, nie publikować kolejnego zbioru przepisów, bo ludzie już tego nie chcą. To przede wszystkim taka podstawa, o której często my zapominamy, to budowanie tej relacji człowiek z człowiekiem, a nie blog z firmą i ustalenie pewnych już na samym początku już reguł, zasad i tak naprawdę trzymanie się ich i też chciałam pokazać, że można zastosować nie tylko tą reklamę, tą współpracę związaną stricte z blogiem, ale też związaną z budową własnej marki osobistej. Chciałam przekazać swoją historię, chciałam opowiedzieć, jak udało mi się dotrzeć do książki kulinarnej, zaczynając od bloga. Chciałam pokazać, że jest to możliwe, tak naprawdę spełnianie swoich marzeń. Przyjechałam tutaj głównie na te warsztaty fotograficzne, dlatego że pasjonuje mnie fotografia, strasznie mi się to podoba. Chciałabym poszerzać swoją wiedzę w tej dziedzinie sztuki. Myślę, że pomoże mi to robić lepsze zdjęcia, dotrzeć do większej ilości czytelników i dzięki temu mój blog będzie przyjemniejszy w odbiorze i zyska więcej fanów. No fantastyczna impreza. Bardzo lubię imprezę z tyłu blog, choć na poprzednich dwóch miałem okazję oglądać jedynie relacje, to na szczęście mogę być uczestnikiem. Różne bardzo dziedziny tutaj były poruszane, także z każdej coś ciekawego można było się dowiedzieć. Mogliśmy zdobyć sobie wiedzę taką czysto techniczną z zakresu robienia fotografii, czy ciągle nieśmiertelne rady Pawła Tkaczyka na temat budowania własnej marki. Tak, ja już wiem, co na blogach jest legalne, co nie, więc myślę, że tu kilka uwag naszego pana prawnika również przełożymy i na naszego bloga. Narysowałem sobie piękne serduszko na kawowych warsztatach, więc myślę, że od dzisiaj będę się spełniał też w tej roli. Też wielkie podziękowania dla dzisiejszej publiczności, bo jakby widząc, że mój główny rekwizyt w postaci obważanka się kończy, blogerzy spontanicznie wybiegli na krakowski rynek i przynieśli mi nową sztukę, także jesteśmy absolutnie tym faktem wzruszeni.